wydaje się, że ten rynek cały czas ewoluuje. W tej chwili może nie w takim tempie, jakbyśmy chcieli, natomiast no wszystkie dane pokazują, że gotówka ma się dobrze, tej gotówki przybywa, ale my musimy nią skutecznie i efektywnie gospodarować. W tej chwili chyba duży nacisk jest położony jednak na branch transformation i na rozproszenie tego obrotu gotówkowego, tak żeby te transakcje były realizowane poza placówką bankową i klienci mogli korzystać zarówno z technologii, która jest w tej chwili dopuszczalna, czyli z recyklingu, jak i z urządzeń, które są posadowane bezpośrednio w siedzibach klientów. No a w tym wszystkim oczywiście szybka reakcja firm współpracujących, partnerów biznesowych dla banków, którzy te wartości będą odbierali, a klienci mieli je bardzo szybko zaksięgowane na swoich rachunkach. Czy tu oczywiście z punktu widzenia banków komercyjnych, to tym głównym czynnikiem będą koszty. My cały czas dążymy do tego, żeby te koszty były jak najniższe. Z drugiej strony mamy inicjatywy, które są prowadzone przez regulatora. Narodowy Bank Polski bardzo mocno dba tutaj o zmiany związane ze standardami jakości gotówki i wydaje się, że to jest też pewne wyzwanie dla sektora. Mamy tą świadomość, że jeżeli wejdziemy w te standardy, ta gotówka będzie dłużej w obiegu. Jeżeli ona będzie dłużej w obiegu, będzie rzadziej wracała do Narodowego Banku Polskiego, to jest ta szansa, że ona będzie również tańsza dla banków.